Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Więc wczoraj wystartował nowy sezon w Fortnite, Fortnite klasyka. I pograliśmy. Pograliśmy sobie trochę wczoraj. Wiadomo, były lagi. A dzisiaj porobimy sobie rzeczy dodatkowe. Więc w tym odcinku pokażę Wam, gdzie na mapie znaleźć 10 gnomów. Gnomów, krasnali ogrodowych, zwał jak zwał. Więc kto był wczoraj na live, to wie, że dwa już minęliśmy, ale ja ich nie zbierałem, bo powiedziałem, że zrobię to właśnie w osobnym odcinku. Więc dzisiaj właśnie to zrobimy. Tak jak mówię, pokażę Wam wszystkie lokacje wszystkich 10 gnomów. No i te gnomy dają, wiadomo, expa. Więc myślę, że nie ma już tutaj więcej co przedłużać, tylko lećmy je zebrać. Okej, a więc jesteśmy już w meczu. I pierwszy gnom znajduje się o tutaj przy tej metalowej lamie. Za chwilę powinniśmy... O, właśnie. Tutaj znajduje się gnomek numer 1. Pierwszy krasnal. Mamy. Krasnala numer 1. Chodź. Dobra. Więc widzimy się przy kolejnym. Okej, więc docieramy już do miejsca drugiego gnoma. Krasnala, zwał. I jest on tutaj. Zbieramy krasnala. I mamy. Okej. Okej, więc docieramy już do miejsca kolejnego krasnala. I jest on tutaj przy tej głowie. Nad lekkim laskiem. Zbieramy. Okej. To lecimy po kolejnego. Okej, więc jesteśmy w szemranych szybach. Tego gnoma, tak samo jak tego przy przyjemnym parku, widzieliśmy właśnie wczoraj na transmisji. Musicie wejść tu, zniszczyć ściankę i macie krasnala. Dobra, teraz idziemy po kolejnego. Okej. Krasnal numer 5 znajduje się niedaleko szemranych szybów, jak widzicie. I troszeczkę nad nimi. Przy rozwalonym busie bojowym. Widzicie, bus bojowy. I tu mamy krasnala. Okej, więc krasnal numer... Ojdź. Okej. Tak jak mówiłem, bo mi przerwano. Krasnal numer 6 znajduje się tutaj w wypasionej wyrwie. Tutaj jest na pontonie sobie pływa. No, wiesz. Dobra. Więc mamy krasnala numer 6 i lecimy dalej. Okej, więc jesteśmy w samotnym schronisku. I krasnal... Chodź. Okej. Krasnal znajduje się o tu. Tutaj jest ten główny domek. I krasnal znajduje się o tutaj. Dokładnie sobie siedzi. Dobra. Więc zostały jeszcze 3 gnomy. Lecimy dalej. Okej, więc zbliżamy się już do kolejnego krasnala. Znajduje się on
tutaj jest oaza odpoczynku i tutaj jest taki oto domek. I musimy wejść do tego domku. Albo nie, za tym domkiem, przepraszam. Tutaj mamy dwa nagrobki i tutaj mamy krasnala. Okej, więc jesteśmy już w kolejnym meczu. I krasnal numer 9 znajduje się w karkołomnym kinie. Tutaj za tym vanem. Zbieramy go. I lecimy po ostatniego krasnala. Okej, więc jesteśmy już przy ostatnim krasnalu. I ostatni krasnal znajduje się tutaj w tym labiryncie w płaczącej puszczy. Ładnie mówiąc, że są tu. I żeby go zebrać, teoretycznie nie musimy, ale możemy tu najpierw zniszczyć klatkę i go zebrać. I to są wszystkie 10 gnomów. Czyli jeszcze raz. Po kolei. Pierwszy gnom znajduje się tutaj nad rozdrożami rupieci przy metalowej lamie. O tutaj. Drugi gnom, krasnal, znajduje się pod przyjemnym parkiem gdzieś tutaj. Gdzieś tu. Kolejny znajduje się nad lepkim laskiem. O tutaj. Przy tej kamiennej głowie. To jest trzeci. Czwarty znajduje się w szemranych szybach. Tutaj w tych kopalniach tam na dole. Piąty krasnal znajduje się tutaj przy rozwalonym busie bojowym. Krasnal numer 6 znajduje się w wypasionej wyrwie. Gdzieś o tu. Kolejny znajduje się tu nad karkołomnym kinem. Znaczy w karkołomnym kinie, przepraszam. Potem jest właśnie ten tu w płaczącej puszczy. Kolejny jest w samotnym schronisku. O, tu. To jest... szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty. I dziesiąty znajduje się tutaj, za tym domkiem, obok oazy odpoczynku. To jest te 10 gnomów, krasnali. Za każdy z nich otrzymujecie 20k expa. Czyli szybka matematyka, jest to 200... K-Expa praktycznie za nic. Musicie tylko sobie pobiegać trochę po mapie i to znaleźć. Więc to by było na tyle. Dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie.